www.jazz.pl. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Metz, zapraszam na kolejny koncert z cyklu Jazz.pl. To ogromny zaszczyt i przyjemność zapowiedzieć człowieka, który w wieku niespełna 25 lat miał w dyskografii już dwie płyty z serii Polish Jazz i którego całkiem niedawno magazyn Downbeat, wychodzący, jeżeli dobrze liczę, od 87 lat, uznał za jedną z 20 osób, które zmienią światowy jazz. Ponieważ Więcek Jakub jest z natury przekorny, na zaproszenie na koncert Polskiego Radia zareagował natychmiast tym: dobrze, to zagramy standardy. Z tego co wiem, w tym składzie standardy grali kilka lat temu. 8, 7, może 9. To będzie coś zupełnie innego. Kuba Więcek Trio, lider Michał Barański i Łukasz Żyta. Zapraszamy. Thank you.
Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy słuchaczy dwójki, ale też wszystkich słuchaczy oraz widzów, widzki, internetu. Bardzo nam miło wystąpić w ramach tego wspaniałego cyklu. Właśnie się okazało, że przekroczyliśmy pięciolecie istnienia zespołu. Także bardzo się cieszymy, że akurat tutaj pierwszy koncert po 5 latach. No i kiedy zaczynaliśmy, to było w styczniu 2016 roku, graliśmy tylko standardy. Muzyka skomponowana przyszła dopiero później. Także bardzo się cieszymy, że możemy akurat dzisiaj te standardy zagrać. Do końca nie byłem pewien, które powinniśmy zagrać. Ja zawsze lubiłem te takie utwory bardziej piosenkowe, broadwayowe. I zapytałem Michała i Łukasza o ich ulubione standardy i też dołożyłem kilka moich i stworzyliśmy taką listę. Pierwszy, który zagraliśmy, nosi tytuł Bubbles, Bangles and Beats. Teraz zagramy utwór Memories of You. To jest o osobie, która budzi się rano, patrzy na wschód słońca i w tym wschodzie słońca widzi osobę, do której kiedyś coś czuł. Tak to samo z zachodem słońca. Wszystko przypomina podmiotowi lirycznemu o tej osobie ukochanej. O tym właśnie jest ten utwór, Memories of You. Thank you.
Bardzo dziękujemy. Teraz zagramy kolejny utwór On a Slow Boat to China. Znowu opowieść romantyczna. Podmiot liryczny tak bardzo kocha drugą osobę, że może spędzić z nią bardzo długą ilość czasu razem. Tak tej osobie się wydaje. Więc proponuję wspólną podróż łódką, taką małą, do Chin. Chiny są metaforą czegoś, co jest bardzo daleko, więc ruszają w tą podróż łodzią i aż do Chin powoli sobie płyną. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Teraz zagramy balladę. W oryginale nie jest to ballada, ale stwierdziliśmy, że zagramy ten utwór jako balladę. Utwór o tytule What a Little Moonlight Can Do For You. Thank you.
Bardzo dziękujemy. Chcieliśmy teraz zagrać utwór naszego mistrza Charlie'ego Parkera. To jest będzie blues zatytułowany Cheryl. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Thank you.
Dziękuję bardzo. Nie ma to jak zagrać sobie utwór Charlie'ego Parkera. Teraz chcieliśmy pójść dalej w kolejną niemalże balladę, utwór pod tytułem Where or When, czy na odwrót. Zawsze mylę. Nie, dobrze powiedziałem. Where or When. Thank you.
Thank you.
Dziękujemy bardzo. To był bardzo stary utwór, prastary, o tytule Whispering, czyli szeptanie po polsku. Teraz zagramy już ostatni utwór dzisiejszego wieczoru, pożegnalny, nawet tytuł jest pożegnalny, After You've Gone. Zanim jednak go zagramy, chciałem przedstawić tych wspaniałych muzyków, z którymi mam okazję już od 5 lat dzielić scenę. Na kontrabasie Michał Barański, na perkusji Łukasz Żyta. Normalnie gramy w większym instrumentarium. Każdy z nas ma kilka instrumentów, ale dzisiaj ograniczamy się do naszych podstawowych. Kontrabasu, perkusji i saksofonu. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Pozdrawiam bardzo wszystkich słuchaczy Polskiego Radia, Dwójki, ale również tych, którzy oglądają nas w internecie. To by było na tyle. Dobry wieczór, a jeśli ktoś ogląda nas na przykład w powtórce porannej, to dzień dobry. A raczej miłego dnia. We'll be right back.
Bardzo dziękujemy. To był utwór After You've Gone. Michał Barański, Łukasz Żyta, Kuba Węcek, Piotr Metz. Nasłuchujemy jakże potrzebnych w dzisiejszych czasach oklasków. Bardzo za nie dziękujemy. Kuba Więcek Trio do instrumentarium wymienionego przez lidera. Chciałbym jeszcze dodać Kuba Więcek, niepowtarzalna narracja i multitasking. Panowie koncertem standardów zresetowali swoje muzyczne jestestwo, a teraz pewnie popędzą wytyczać nowe kierunki światowego jazzu. Kolejny koncert z cyklu jazz.pl w kolejny piątek, jak zwykle o 18 w radiowej dwójce. Niech w Państwa duszach gra równie wspaniała muzyka przez resztę dzisiejszego wieczoru. Dziękujemy, do usłyszenia.